Dziś w programie 12. edycja Festiwalu Poezji Wierszowisko. Obskaluję dla pana tango la comparsita. Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall. Bardzo tutaj fajnie, bo można się bardzo dobrze wybawić. Polscy wystawcy na targach motoryzacyjnych w Birmingham. Polska staje się coraz ciekawszym partnerem dla firm z całej zachodniej Europy. Koncert Normy Winston w Jazz Cafe Posk. Dźwięki zaklęte w słowa. Muzyczne inspiracje w polskiej poezji były tematem przewodnim Międzyszkolnego Festiwalu Poezji dla Dzieci i Młodzieży Wierszowisko, na którym uczniowie polskich szkół sobotnich prezentowali swoje recytatorskie talenty. Patronat medialny nad konkursem objęła TVP Polonia. Runo, twój fortepian, ten, co Polskę głosił, od zenitu wszedoskonałości dziejów wzięta hymnem zachwytu. To już 12. edycja Wierszowiska i z radością informuję, że mieliśmy niesamowitą przyjemność zawitać również w Manchesterze. Mamy zamiar rozwinąć również skrzydła na Edynburg, a zatem objąć wierszowiskiem i gorączką poezji, recytacji całą Wielką Brytanię. Z roku na rok poziom jest coraz wyższy, uczniowie stają naprawdę na wysokości zadania, ćwiczą dykcję, ćwiczą recytację, wybierają najtrudniejsze poematy, jakie tylko istnieją. Na głowie stanął świat, aż tu na was, w środku nieba, wszędzie zjawi się przed nimi, ze 100 razy chyba większy. Fantastyczna atmosfera, poziom bardzo wysoki. Jest mi to bardzo również bliskie, ponieważ no, tak też zaczynałem w wieku bodajże 6 bądź 7 lat. To był też mój pierwszy konkurs recytatorski i tak zaczęła się moja przygoda z aktorstwem, więc jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj być. Pavarotti, niech się chowa, gdy zabrzmi ma aria operowa. Dzieci, szczególnie małe dzieci, bardzo lubią występować w wierszowisku, dlatego że uczą się, dla nich wystąpienie na scenie jest bardzo wielkim wydarzeniem. Język polski, który recytują, szczególnie poezja, jest to najprostszy sposób uczenia się. Bardzo lubię poezję, wiersze i takie różne ekspresje przez mowę, przez pisanie, ale też przez występowanie na scenie. Tu za dobór wiersza i za dojrzałość. Naprawdę byliśmy urzeczeni dojrzałością Filipa. Brawo. Proszę też bardzo. Dla mnie to jest przede wszystkim zabawa, szczęście, duma i po prostu takie niesamowite uczucie, jak się uczysz tego wiersza jakiegoś i tak cały czas się uczysz. I potem, gdy to w końcu powiesz na scenie i ci dobrze wyjdzie, to jest taka ulga i takie bardzo fajne uczucie, które nie da się opisać, ale jest niesamowite. Panie szefie! Krzyknęli. Pod to życie! Pod deszczyk! Obskaluję dla pana tango la comparsita! Myślę, że będzie fajnie i że będzie okej, okay, że się nie pomylę. Może słyszałeś? Nie? A to szkoda. Oliwka chodzi do szkoły Marii Konopnickiej na Wilsden i tam usłyszała o konkursie i zgłosiła się do konkursu grupowego. Jest najmłodszą uczestniczką w swojej grupie. Cieszę się, że w ogóle takie konkursy są organizowane i że dzieci bardzo chętnie to przychodzą. W tym roku mieliśmy przyjemność otrzymać przepiękny list od pani prezydentowej, pierwszej damy, pani Agaty Kornhauser-Duda. List był przepiękny i przede wszystkim motywował właśnie dzieci do mówienia po polsku, do sięgania po polską literaturę, po polski wiersz i pokazywał im, że wszystko jest możliwe, jeżeli tego pragną. Gdy podniesie pan Tralisław swą pałeczkę, traleczkę, wszyscy milkną. Wesoły Dzień Dziecka, organizowany w należącym do polskiej misji katolickiej ośrodku Laxton Hall w środkowej Anglii, na stałe zagościł już w kalendarzu najbardziej wyczekiwanych wydarzeń brytyjskiej Polonii. Na dzieci tłumnie przybyłe ze wszystkich niemal zakątków Wysp Brytyjskich czekała niezliczona ilość atrakcji. Przyjechałam ze Spaldingu i bardzo tutaj fajnie, bo można tutaj też spędzić bardzo dużo czasu z przyjaciółmi i się bardzo dobrze wybawić. Ja przyjechałam z Yorku autokarem z mojej polskiej szkoły sobotnie w Yorku i tutaj najbardziej mi się podobało te zamki dmuchane. Jestem z moją grupą polską i graliśmy w piłkę i jedliśmy lody. Przyjechaliśmy z polskiej szkoły Ilford i gramy tutaj teraz turniej piłkarski.
z dużo innymi drużynami. Bardzo się tu podoba, jest bardzo ciepło. Jesteśmy tu, aby pokazać dzieciom, na czym polega praca policjanta, jak wyglądają nasze codzienne obowiązki. Prezentujemy też wnętrze naszego radiowozu i to, w jaki sposób go używamy w naszej pracy. Myślę, że dzieciom bardzo się to podoba. To jest 16 Dzień Dziecka, organizowany przez Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii, a od tego roku właśnie współorganizowany z Polską Macierzą Szkolną w Wielkiej Brytanii. Cieszymy się, że na to zaproszenie odpowiedziało tyle szkół, ale także i tyle polskich rodzin, bo z wstępnych wyników około 5000 osób przyjechało dzisiaj do Laxton Hall, aby przeżyć wesoły Dzień Dziecka. Po 2004 roku, kiedy do Anglii przyjechało tyle polskich rodzin, chcieliśmy po prostu zorganizować coś, co zgromadzi dzieci w jednym miejscu, pozwoli im się razem bawić i docenić wartość posiadania drugiego języka i drugiej wspólnoty. Dzieciaki cieszą się tym, że są razem i z roku na rok czekają, kiedy znowu nastąpi kolejny wesoły dzień polskiego dziecka w Laxton Hall. Byłam przez kilka lat nauczycielem w polskiej szkole i wiem, jak ogromne znaczenie ma to dla naszej społeczności. Uwielbiamy tu przyjeżdżać co roku. Jest to dla nas takie wydarzenie, na które czekamy cały rok, żeby się tu pojawić. Dzieci z naszych szkół biorą udział w konkursach, mogą się poznać, mogą się wymienić doświadczeniami. Także zdecydowanie tak. Pokazuje to możliwości i rozszerza to pewne perspektywy na spojrzenie, jak to wszystko to wygląda, że jednak nie jesteśmy malutką grupką etniczną na tej małej wyspie, a jednak tworzymy, jak widać, dosyć pokaźny skład. Jest to fajne, jest to mobilizujące, pokazujące, że naprawdę możemy się zebrać. Tutaj widzimy potęgę społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii, jak wspaniale jest zorganizowana, jak mądrze i dobrze potrafi razem spędzać czas. Dzisiaj Polonia ma twarz uśmiechniętego dziecka i też z tego miejsca chcę bardzo mocno podziękować wszystkim wolontariuszom, bo to oni dzisiaj stali się ambasadorami tego dobrego, pięknego uśmiechu dziecka. W Birmingham, motoryzacyjnej stolicy Wielkiej Brytanii, odbyły się targi części i akcesoriów samochodowych. Wśród kilkuset wystawców znaleźli się także przedstawiciele polskich firm planujących ekspansję na angielski rynek. Automechanika Birmingham jest to największa impreza targowa w sektorze motoryzacyjnym w Wielkiej Brytanii, skupiająca ponad 500 dostawców z branży automotive. Ponad 12 tysięcy odwiedzających targi poszukuje nowych produktów, przede wszystkim o dobrej jakości w przystępnych cenach, co mogą zaoferować polskie firmy. Dlatego bardzo się cieszymy, że na tegorocznych targach jest 16 polskich wystawców, którzy oferują swoje produkty i usługi. Mamy producentów elementów związanych z wydechami, migacze do ciężarówek, mamy firmy robiące haki, mamy też również akcesoria samochodowe. Na przykład na tych targach mamy 3 firmy z Polski, które produkują różnego rodzaju zapachy do samochodów. Tutaj po 1,5 dnia przebywania na targach, rozmowy z klientami, stwierdzamy, że zainteresowanie jest bardzo duże. No i faktycznie jest to rynek, który wymaga uzupełnienia. Brytyjczycy szukają nowych produktów, są firmy, które są już opatrzone swoimi kolekcjami, no i jednak to poczucie poszukiwania czegoś nowego zdominowało tą potrzebę, no i szukają nowych producentów, nowych pomysłów, nowych designów, więc myślimy, że jak najbardziej strzał w dziesiątkę. Dużo jest firm, które zajmują się produkcją na przykład naczep do ciężarówek, firm, które produkują ciężarówki. Każdy kolejny raz, który tutaj wystawiamy się, daje nam jakieś większe możliwości. Ten rynek dla nas może być dużym potencjałem. Oferujemy rozcieńczalniki czyste, rafineryjne, najwyższej jakości, również chemię samochodową. Widzimy, że jest potencjał i staramy się zdobyć kogoś na dystrybucję naszych produktów, tudzież pod marką własną. To bardzo duży rynek. Widzimy, że jest odzew, jeżeli chodzi o osoby, które już były u nas na stoisku, więc myślę, że będzie tutaj dobry interes. Przychodzi do nas dużo klientów zarówno firmowych, jak i klientów końcowych pytających o nasze produkty. Rynek brytyjski jako taki cechuje się bardzo dużą ilością samochodów, bardzo dużym rozmiarem. Liczymy, że uda nam się to wykorzystać i wprowadzić nasze produkty na ten rynek.
Staramy się właśnie przechodzić na części do samochodów elektrycznych. To są wymagania rynku i my się do nich dostosowujemy. Rynek brytyjski jest bardzo istotny dla nas z uwagi na jego wielkość. To jest rynek, na którym jest 80 milionów ludzi i dosyć spora ilość samochodów. W przyszłości zamierzamy również otworzyć tutaj na terenie Wielkiej Brytanii swój magazyn, żeby termin dostawy był szybszy. Polska stopniowo staje się coraz ciekawszym partnerem dla firm z całej zachodniej Europy, jako miejsce, z którego możemy sprowadzić szybko i w bardzo porównywalnych cenach do Chin produkty o dużo lepszej jakości. Z kart historii brytyjskiej Polonii. 128 lat temu, 16 czerwca 1895 roku, w Gniewczynie Łańcuckiej urodził się Antoni Chruściel, pseudonim Monter, generał brygady Wojska Polskiego. W czasie I wojny światowej był oficerem w armii austro-węgierskiej, a następnie w Wojsku Polskim walczył w wojnie z bolszewikami. We wrześniu 1939 roku, dowodząc 82. Syberyjskim Pułkiem Strzelców, bronił twierdzy Modlin. W czasie Powstania Warszawskiego dowodził całością walczących sił powstańczych. Po upadku powstania więziony w zamku Colditz. Uwolniony przez Amerykanów wyjechał do Londynu, gdzie sprawował funkcję zastępcy szefa sztabu głównego Polskich Sił Zbrojnych. Od początku lat 50. był delegatem zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Stany Zjednoczone, do których wyemigrował na kilka lat przed śmiercią. Zmarł 30 listopada 1960 w Waszyngtonie, a jego prochy w 2004 roku złożono na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Mieszczący się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym klub Jazz Café uchodzi za jeden z najlepszych klubów jazzowych w Londynie. Kolejną gwiazdą, której koncert odbył się w tym obdarzonym niezwykłą atmosferą miejscu, była legenda muzyki jazzowej Norma Winston. Staram się o to, aby występowały tutaj zarówno wielkie gwiazdy, jak i artyści mniej znani, polscy, brytyjscy, międzynarodowi, polonijni. Wspólnym mianownikiem jest wysoki poziom artystyczny i naprawdę znakomita jakość prezentowanej muzyki. Mieszkam poza Londynem, więc rzadko zaglądam w te okolice. Tym bardziej cieszę się, że mogłam wystąpić w tym wspaniałym miejscu dla tej cudownej publiczności. Dla każdego fana jazzu to nie lada gratka móc na żywo posłuchać Normy Winston. Jest cudowną artystką, a Jazz Café POSK jest moim ulubionym klubem w Londynie. Zawsze miło jest tu wpaść. Kocham to miejsce i uważam, że jest to jeden z ukrytych klejnotów zachodniego Londynu. Fakt, że dziś wystąpiła tu Norma, potwierdza, że to klub na najwyższym poziomie. Sama też lubię tu występować. Uwielbiam tu przychodzić, bo zawsze można liczyć na doskonały dobór artystów i muzyki. Świetna atmosfera pozwalająca na bliskie, osobiste interakcje z występującymi na scenie muzykami. Jesteśmy tutaj z żoną stałymi bywalcami, bywamy bardzo często. Dzisiejszy koncert rzeczywiście sprawił na nas dość duże wrażenie. Bardzo dobry głos, bardzo dobry wokal, instrumenty uzupełniające, czyli saksofonista perfekcyjny absolutnie, pianistka również, także w całości gra bardzo dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni.